cel, prawy sierp. Ale tutaj nie oszczędza w środka Erwin Burzyński. Tak, poszedł całym, całą mocą Erwin Burzyński. Za podwójną gardą jest skryty mister Mati. Na schaby Erwin trafia mistera Matiego, ale widzimy tutaj mega opanowanie. Erwin Burzyński pamięta o zasadach K1, nie uderza tych kolan w klinczu wiele, tylko pojedyncze kolano zrywa i od razu dalej bombarduje swojego przeciwnika ciosami. No widzimy tutaj jednak to doświadczenie, o którym wspomniałeś, Tomku, 11 lat, no robi robotę. Tutaj mamy już pierwsze liczenie i koniec walki. Erwin Burzyński błyskawicznie zwycięża.